Aczkolwiek ten Piotr, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj jest część druga o stacji roboczej HP. Dzisiaj sobie siedzę i doinstalowuję różne rzeczy, jak pomiary temperatury. Zaraz się zacznie instalować. Aktualizacje przebiegły znakomicie. Wszystko się przez całą noc zainstalowało. To mnie bardzo cieszy. Myślałem, że będą jakieś problemy, ale na szczęście nic nie było. Chodzę sobie właśnie i szukam programów, których używam. A to na pewno się przyda. Wiem, że tutaj na tej stacji za dużo się nie powinno ten, bo ale ja to tam wolę. Tak, narzędzia antywirusowe do Unixa na przykład. Wam tak jest, wiele właśnie pakietów i tak dalej, że możecie tutaj praktycznie cały system zaktualizować, ale ja wybieram tylko to, czego ja naprawdę używam, żeby jeszcze będę patrzył w programu K3B, czego znajdzie. To jest program do wypalania płyt DVD i tak dalej. Płyt DVD, CD, hasełko. Ile podałem hasło? Teraz dobrze, już podałem instalowanie. Ten program umożliwia w Linuxie wypalanie na płytach DVD, ale zgrywanie też znika, nie jak w Windowsie, że chcecie sobie filmy zgrać z płyty na komputer i nie możecie, bo prawa autorskie i tak dalej. A ten program umożliwia to, że możecie bez problemu sobie zgrać w systemie Linux pliki. Steam i Steam działa. Gnome Maps. No, mapy Gnoma to na pewno zainstaluję, bo będą tu mi często na tym komputerze warsztatowym potrzebne. Zaraz się spytacie pewnie, po co ci mapy. No wiecie co, powiem wam szczerze, jak się czasem siedzi i się przegląda mapy, to można nawet ciekawe miejsca do objazdu rowerem znaleźć. A mapy na pewno się przydadzą.
I powiem wam szczerze, że mapy Gnoma się rozwijają o wiele lepiej niż mapy Google'a, co jest dla mnie czymś nadzwyczajnym. A tutaj właśnie w tej na temat nauki czasem można niezłe rzeczy znaleźć. Elektronika, tu macie Arduino i jeszcze w huk tego wszystkiego. Ale Geparty to podstawa. Tu chodzi o dyski twarde. Dźwięki, obraz. Nie, GC. Powiem tak, tutaj jest trochę za słaby procesor, żeby nie wiadomo co tu odpierdzielać na tym komputerze, ale do podstawowych takich rzeczy związanych z Linuxem to on się nadaje. Dobra, może zwolnię z tym instalowaniem, bo on się zaraz zacznie nie wyrabiać. Internet. A tu mamy, co tam kto chce, dongle do pobierania, pingana. A powiem wam, ludzie, jest tego trochę, naprawdę. To akurat to się może przydać. Mogę się połączyć ze swoim komputerem, ewentualnie w domu z warsztatu i sobie ściągnąć pewne rzeczy nawet. Jak udostępnię w torencie. Więc to się może przydać. No, w tym stacji roboczej jest karta graficzna GeForce 8600 GT. No nie pochwalam tego, że tak słaba karta jest w takim sprzęcie, gdzie ten sprzęt jeszcze może skrzydła rozwinąć. No ale wiecie, weźcie jeszcze pod uwagę, że mamy burdel na rynku PC. Zobaczcie, jakie są ceny wszystkiego i w ogóle. Więc ja też się z tym liczyłem, że będzie szambo niesamowite i jest jednak. Gry tu mamy zajebiste w Linuxie. Ktoś tam powie, ale te gry są słabe. Gówno, prawda, ludzie. Zależy, czego się kurde chce. Bo nie powiem, gry na Linuxa nie są takie złe, jak się wydają. Każdy woli gry trójwymiarowe i tak w ogóle. Ale powiem wam szczerze, że te gry Linuxowe to naprawdę są fajne. Tylko trzeba się przyzwyczaić do nich. Czekajcie, znajdzie tą grę. Nie ma tej gry. Nie ma tej paczki, bo taka gra była na Linuxa, bombowiec, ale widzę, że tu jej nie ma. No wiecie, tu gier za bardzo się też nie uruchomi, bo mam tu dwa rdzenie Intel Core 2 Duo, tu jest. Płyta główna jest nawet zajebista, ale mamy tutaj kurwa tylko słabą grafikę, więc... Więc naprawdę jest ciężko. No jeszcze to instaluję, ja pierdzielę. No bo ciągnę internet z danych mobilnych telefonu, bo nie mogę tu kabla przeciągnąć. No dobra, to było na tyle. Trzymajcie się.